Perspektywa Tadeusza. Tadeusz Łuczak, witam Państwa w kolejnym odcinku programu. Moim gościem jest pani Jadwiga Podeszwa, polonistka, autorka słowników oraz książek, propagatorka Gwary Jarocińskiej. Witam pani Jadwigo. Witam. 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Pani z zawodu jest polonistką. Tak. Grzechem by było, gdybym nie zapytał, co takiego miał w sobie język polski, że właśnie z nim postanowiła związać pani swoją ścieżkę zawodową? Od dziecka chciałam być nauczycielką. Już jako dziecko rządziłam innymi dziećmi, ustawiałam ich pod płotem, uczyłam rozróżniać rodzaje, ten, ta, to, w ten sposób, żeśmy rzucali, ja rzucałam piłkę, one łapały i mówiłam ten, ta, to, a dzieci musiały mi odpowiadać i często się myliły, na przykład z rodzajem, mówiły to dom i już było źle. No więc ustawiałam ich na nowo, no a panu nauczycielowi bardzo się to podobało. No i mówili na mnie nauczycielka. I tak poszła pani za ciosem. Tak, a potem jak poszłam do liceum, to po prostu język polski najbardziej mi leżał. Miałam najlepsze oceny z języka polskiego. No i postanowiłam pójść na studium nauczycielskie. Jak wspomina pani czasy, kiedy uczyła pani? I źle, i dobrze. To co było złego w tym, a co dobrego? No, złego było to, że po prostu tak nie mogłam się wybić, jak to się mówi, bo zawsze były ważniejsze osoby w szkole. Aha. Jeśli chodzi o nauczycieli. Nauczycieli, nauczycielki. Bo ta miała męża takiego, ta miała takiego, ta miała jeszcze to, ta miała samochód, ta miała coś innego. A ja tak zawsze byłam trochę taka myszka w kąciku. Ale tak reasumując, to raczej chyba są to dobre momenty w pani. A dobre, to wspominam oczywiście moich uczniów, którzy do tej pory rozpoznają mnie na ulicy, witają się mnie, nawet mnie obłapują i tego, i mówią, jak pani ładnie wygląda, i nic się pani nie zmieniła, i tego typu komplementy. I w ogóle, jak nigdy z Polski nie miałam kłopotów w szkole średniej. No same takie ochy i achy, a rodzice tych uczniów tak samo. Także uznanie rodziców mnie rekompensowało to, o czym przedtem mówiłam. Ważny etap w pani życiu przyszedł wtedy, kiedy postanowiła pani przejść na wcześniejszą emeryturę. Nie, ja nie przeszłam na wczesną. Przepraszam, na tą nauczycielską. Byłam nauczyciela. 30 lat pracy, 50 lat życia. I tak ja tak miałam idealnie. W roku 95 zeszłego wieku wydała pani pierwszy zbiór opowiadań Tam, gdzie kwitną kańczyńce. To była spontaniczna czy przemyślana decyzja? No to znaczy ja już miałam kilka opowiadań napisanych dawniej i wysyłałam do takich różnych wydawnictw. No wszędzie mi pisali, ma pani polot, pani pięknie pisze, wspaniale to wszystko wygląda, ale wie pani, to takie są wspomnienia sztambuchowe, takie, to jeszcze nie jest literatura. Czyli dostawałam odmowy. Czyli... No to postanowiłam, że wydam sobie książeczkę i to będzie literatura. I wtedy zaniosłam to do pana Czarnego, który był wtedy kustoszem muzeum. Napisał mi bardzo ładną recenzję do Gazety Jarocińskiej. I tak się zaczęło. No i potem z tymi książkami tak poszło, że po prostu pojeździłam po szkołach. Dzieciaki chętnie kupowały, bo to były wspomnienia z dzieciństwa. Ja byłam jeszcze małą dziewczynką, no i zazwyczaj to kupowały książki takie mniejsze dzieci. Czyli pani odbiorcami byli dzieci. Dzieci, tak. Po opowiadaniach dotyczących rodzinnego osieka postanowiła pani promować Gwarę Ziemi Jarocińskiej. Na czym w momencie wydania pierwszego opracowania, tego z 2003 roku, zależało pani najbardziej?
To znaczy, gdy kończyłam studium nauczycielskie, miałam takiego gramatyka, który był też i dialektologiem. I on mnie namówił, żebym napisała pracę na temat Wary w mojej miejscowości, tego mojego osieka. No i tę pracę dyplomową napisałam. No i to sobie leżało długo. No a później postanowiłam skończyć studia uniwersyteckie. No i zrobiłam to samo, czyli po prostu poszerzyłam to, co było możliwe do poszerzenia. Sporo nowego materiału mi doszło, nie tylko o gwarze tutaj wielkopolskiej, ale również i o innych gwarach. No i napisałam pracę magisterską. Odbiór tej pani pierwszej publikacji z 2003 roku spotkał się z dużym zainteresowaniem. Szkoły zaczęły organizować konkursy dotyczące gwary. Dostała pani wtedy wiatr w żagle? Tak, może byłam zapraszana do jury. No, przyjeżdżał tutaj pan Hałasik z Poznania, który w Radiu Makury prowadził audycję na temat gwary. No i to wszystko było takie fajne, przyjemne, miłe. Podobało mi się. No, ponieważ w tej pierwszej książeczce słów gwarowych było niewiele, około 200, no to postanowiłam, że może zacznę zbierać inne wyrazy, żeby jeszcze raz tyle zebrać. No. Ja zebrałam 500, to stwierdziłam, ciągle wszyscy mi pomagali. Kto tylko wiedział, że ja to robię, to każdy mi wtedy razy mówił, a wiesz, a to, a jak to, a co to słowo znaczy, a to wiesz, a to słyszałeś. I po prostu gromadziło, aż doszło do 1000. No już byłam wtedy naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. No okazało się, że tych wyrazów znalazło się w słowniku 1200. Właśnie w 2014 roku z pomocą Biblioteki Publicznej poszerzyła pani tą wersję pierwotną, tak, i wydała pani słownik gwary jarocińskiej, który ma 163 strony. Co było najtrudniejszym, jakie zadania były najtrudniejsze podczas pracy właśnie nad tym materiałem? Starałam się, żeby słowo było wyjaśnione, ale żeby było również w kontekście użyte w zdaniu, bo wtedy było to dla czytelników jasne, bardziej przystępne. No i ja na trudności nie napotykałam. No były takie litery na alfabetyczny układ oczywiście, że na przykład na literę E jest mało wyrazów. Więc to było tylko tak. No inne znowu więcej. No miałam trudności na przykład z przyrostkami, przy czasownikach. Czy chociażby no barłożyć albo nabarłożyć. Co wybrać? Czy użyć to, umieścić to pod literą N, czy pod literą B? No ale to tak. Kto pomagał pani w rozwijaniu tych wszystkich wątpliwości? Jakoś sama pani dochodziła do mnie. Nikt mi nie pomagał. To znaczy, miałam tylko słowa zachęty. Pani Justyna Daniel mi bardzo mnie zachęcała. I ona też właśnie spowodowała, że ja przerobiłam tą lokomotywę Tunima, to ja tego nie wymyśliłam. No właśnie, ona to mnie bardzo zdziwiło. Kto wpadł na pomysł, aby przełożyć lokomotywę? Ona to wpadła na ten pomysł i ja sobie pomyślałam, że to się nie da. Gdzie tam? To jest przecież ta lokomotywa, to jest arcydzieło. Jak to mam to przerobić? Ale poszło. Ta lokomotywa no, przyjechała na naszą kueli, a w jej bebechach ładził się poli. Buch, puf, ale rozgrzono. Sapie i dycho jak wystraszono. Co to będzie? Kiedy jademy? A palodzi na to, jak węgla wyćpiemy. Za tyndrym, jak w rajce stoją wagony, czynią się,
mocno tej łeb-sypuny, hokiem się czynią. Grube i ogaśne, rychte jarbana, ciężkie i spaśne. Wiedzą wieruchne i wiedzą kłynie, klimpy nas sprzedoi w jednym wagonie, a tam grubasy na durach siedzą, kurzące ćmiki, kiełbachę jedzą, a w jednym wagonie aż z ciepłych krajów jadą se kasty pełne bananów. I matek losy, i klunkry z chałupy, jedno na drugim razem do kupy, gady do cyrku też bana wiezie. Kłynie i słynie, białe niedźwiedzie, tuczone świnie, ile się zmieści, a tych wagonów jest ze 40. I jakby przyszli koniec. Chłopy, jak koniec. Dęby, i każdy wetknąłby se do gęby, nie pyry z gzikum, a habasz od rana, i chciałby banę wziąć na barana, to nie do rady. Tutaj jest oczywiście mnóstwo słownictwa gwarowego, ale jest to gwarowa wymowa. Wymowa, którą słyszy się ciągle, ciągle, idąc ulicą, no to słyszę, jak ktoś woła, no to bydę uciął o czwarty. Przejdźmy teraz do Jadwisi. Jadwisia tak. To pani książka, to także historia pani rodziny, która zaczyna się w 1908 roku. Trudno było przelać rodzinne historie na papier? Sporo wiedziałam, ale sporo tam jest też i mojej fantazji, to znaczy, że mogło tak być. Ale niekoniecznie. To znaczy, ja się wczułam w tę epokę, w te czasy, o których moja babcia mi opowiadała o swoim dzieciństwie. Ona była sierotą, wszystkie dzieci umarły na Odrę, tylko ona jedna ocalała. No i potem o tym swoim życiu opowiadała. Wszystkie dialogi, które stworzyłam, to jest oczywiście mój wytwór, no bo nigdy nie słyszałam tego, co ci moi bohaterowie tam mówili, bo oprócz tej Jadwisi, czy tej mojej babci, było mnóstwo innych osób, które tam wprowadzałam do książki. Umieściłam też słowniczek na końcu gwarowy, żeby trudniejsze wyrazy, żeby były jasne. Czy gwarą posługiwano się w pani rodzinnym domu? Tak. Ja też mówiłam gwarą, dlatego tak doskonale to znam. No i pierwsza rozmowa na studium nauczycielskim z moim gramatykiem, i on mi się o różne wyrazy zapytał i ja to oczywiście tak, no to on od razu, musisz napisać dziecko pracę z gwary. Napisała pani? Napisałam, tak. Moja babcia wtedy powiedziała: ty, starzy ludzie godają, to ty tak będziesz pisać i bez to ty będziesz nauczycielką? Że napiszesz takie głupoty, jak starzy ludzie godają? Ja to nikomu tego nie powiem, bo się będę wstydziła. No, ale jak widać, czasy się troszeczkę zmieniły. Raczej ludzie poszukują troszeczkę też takiej ludowości. Tak, tak. W jednej z naszych prywatnych rozmów wspomniała pani, że pisze pani ręcznie. Więc zajmuje to pani o wiele więcej pracy i czasu. No tak. Kto pomaga pani powiedz w przeniesieniu tego wszystkiego na komputer i w korekcie? Cały czas mi pomagała Małgosia Konieczna, bibliotekarka. Ona to wpisywała w komputer, zgrywała na pendrive'a. Wszystko to dla mnie to jest czarna magia, bo ja tłumaczę się, że ja jestem z tamtego wieku i po prostu posługuję się kartką i długopisem i to jest mój warsztat pracy. A jeśli coś chcę wiedzieć, to mam do tego książki i szukam tam wiadomości. A czasem proszę moją córkę, żeby mi coś znalazła w tym osławionym internecie. Mówiła pani, że to właśnie córka panią wspiera teraz, tak, że tak. Robi pani te wszystkie korekty. Córka robi korekty, ale to już jak już jest to wpisane, już jest wydruk i wtedy ona czyta i bardzo dobrze, bo ja jak czytam swój własny tekst, zakładam z góry, że jest dobrze. A nie jest. Na przykład brak haczyka przy M, albo brak przecinka.
powtarza się słowo w poprzednim zdaniu, już było to samo słowo użyte. No i potem mi mówi, no już ja musisz to zmienić, to musi być inaczej. No to wtedy robię korektę korekty. Z jaką grupą? I potem idzie to do druku. Z jaką grupą czytelników najmilej się pani rozmawia? Dodajmy, że ostatnio w księgarni na Paderewskiego miała pani spotkanie z dziećmi. Tak. Jaką energię dają pani dzieci? Co pani od nich otrzymuje? Bardzo lubię spotkania z dziećmi, bo potem na powrót się czuję jakby nauczycielką przez jakąś tam chwilę, przez godzinkę. Ale lubię też spotkania z dorosłymi, z ludźmi w moim wieku i starszymi, ponieważ oni się tak cieszą, że oni znają te wyrazy, o które ja pytam. I tak chętnie stają do konkursu, odpowiadają. No a dzieci czasami zgadują po prostu, bo bardzo chcą się wyrwać do odpowiedzi. Nie wiedzą, ale zgadują. I taka zgadula, no nie ma sensu. Ale miałam też takiego ucznia trzecioklasistę, który bardzo ładnie odpowiadał i aż zainteresowałam się, skąd to wszystko wiesz, znasz. W domu tak się mówi, słyszysz to w domu od babci, od prababci. Tak, tak, ale proszę pani, bo ja to znam, bo ja się w Poznaniu urodziłem. Ma pani jeszcze jakieś plany wydawnicze na przyszłość? To znaczy jeszcze jedną książkę. Jedna jest napisana, gotowa. To jest słowniczek ilustrowany dla dzieci. Tylko chodzi o to, żeby to wydać. A w tej chwili napisałam dalszy ciąg warkocza i myślę, że nad tym zakończę, bo mnie strzeliło już lat dwa razy po 40. Czego zatem mógłbym pani życzyć? Czego? Czego zatem mógłbym pani życzyć na przyszłość? Nie, no, żebym była zdrowa, żebym mogła wziąć kijki, spacerować po parku, żeby się coś działo, żeby mnie ktoś gdzieś zaprosił, żebym gdzieś pojechała. Takie po prostu życie, samo życie. Zatem tego pani życzę. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Gościem Perspektywy Dorosłych była pani Jadwiga Podeszła. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję.